troszeczkę tej giełdy angielskiej zaliczymy, proszę Państwa, ale Państwo zobaczą, że wszędzie kopciciele, kopciuchy stoją tu w Warszawie i kopcą. To skąd oni mają to kaślenie, że tak głosują? No bo przecież oni kopcą. Ale to jest taki, proszę Państwa, naród złowrogi, że oni chyba tylko jakby chcieli kopcić przez całe życie specjalnie. No bo wiecie Państwo, ja rozumiem, że ktoś, jeśli jest chory, no to w domu trzeba leżeć. A to stoją, proszę Państwa, pod drzwiami wszędzie, no i kopcą te pety, ale i kaszlą. Także dzisiaj, 17 września 2014 roku, mamy to święto właśnie tych żebraków. No nie ma tu ani ewangelików, ani prawosławnych, ani świadków Jehowy w katolickiej Polsce, a pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Widzicie Państwo ten były dom partii, ja mówię, że w wielkim świecie, to chociaż te domy partii, to oni wzięli, poburzyli, albo na przykład u prawosławnych w Anglo-Ameryce Białystok, to chociaż zrobili Uniwersytet Podlaski. A tutaj się nic nie zmienia od 2000 lat, gdzie w papieża się wierzy, czyli że jest po staremu, żebracy pod drzwiami.